Dzień dobry, kochani. Witamy się bardzo serdecznie razem z jęzorem Zumy. Zuma stwierdziła po raz kolejny, że się chyba nie umyłam i mówi, Pańcia, ja cię doszoruję, tak? Jest bardzo gorąco. 30 Zuma. Tak, tu też się nie umyłam. No super. Super, super. Tak, bruda z tej Pańci. Bruda strasznie. Zumcia, już spokój. Grzecznie proszę. Zuma, bo będzie wstyd na cały kraj normalnie. No tak. Gałgany paskudne, już spokój. Gorąco strasznie, 34 stopnie na zewnątrz. Dzięki Bogu za ten wiaterek, bo dzięki temu jest trochę do wytrzymania. I dzięki Bogu za jęzora Zumy też trochę chłodzi. Starczy tego dobrego. Moi drodzy, ja dzisiaj sama, Adrian w pracy, tata odpoczywa, ponieważ jest za gorąco. Chciał przyjechać oczywiście, bo jest taki pracuś. Mówi, ja sobie chociaż tam styropian poprzycieram. Mówię, nie, zostajesz w domu razem z mamą i odpoczywasz. No i został. Trochę obrażony, ale został. Co tu się działo? No troszeczkę się działo. Miałam wizytę mojej przyjaciółki Moni, która poznała moje stworzenia, jak przyjeżdżała, jak jechała, jak miała przyjechać, to mówię, Monia, tylko nie zakładaj fajnych ubrań, załóż najlepiej długie spodnie, ponieważ dziewczyny strasznie skaczą, ona, dobra, wchodzi, no i przywitała je Maja i Zuma i było tak, no ty mówisz, że one skaczą, ale żeby aż tak, bo moje dziewczyny to są takie, że jak kogoś zobaczą i nawet nie znają, to by zalizały na śmierć, tylko najgorsze jest to ich skakanie. Moje nogi wyglądają, ja całe lato, jeżeli chodzę do pracy, nie złożyłam ani razu krótkich spodenek, ponieważ moje nogi wyglądają tak, jak ja bym się cięła. Dosłownie. Całe nogi w sznytach. No co, mi to nie przeszkadza, do pracy można długie portki, a tu do kalenia krótkie spodenki, żeby było ciepło i chłodno, jak jest gorąco. A wracając do tematu, odwiedziła mnie Monia, przywiozła mi pięknego kwiatka, którego zaraz pokażę. Jak już będzie tu fajnie uporządkowane, to znajdę mu miejsce. Na razie jest w doniczce, bo jest tak piękny, że nie chcę, żeby się zniszczył. No i Moniczka, moja ukochana przyjaciółka, zrobiła mi taką niespodziankę, że normalnie jak dziękowałam, to zabrakło mi słów i do chwili obecnej brakuje mi słów, ale żeby zacząć od początku, ja nawet nie wiem od czego zacząć, może po prostu pokażę. Mamy piękny stosik pięknej kostki brukowej, która oczywiście nam się tu fantastycznie wkomponuje w teren. I słuchajcie, ja przy tym nawet nie tknęłam palcem i dlatego jest mi tak wstyd i dlatego nawet nie wiedziałam, jak dziękować. Tą kostkę załatwiła Moniczka. Ja mówię załatwiła, ponieważ tą kostkę otrzymaliśmy za darmo. Ofiarował ją i teraz, jeżeli pokręcę imiona, to panowie muszą mi wybaczyć, ponieważ... Ja od razu, widzicie, no za dużo chcę powiedzieć i będę się tak motać. Żeby było ładnie i składnie, to zacznę tak. Bardzo, 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 bardzo dziękuję panu Jackowi i panu Andrzejowi. Ja nie znam żadnego z tych panów. Jeden z tych panów, jeżeli dobrze kojarzę i czegoś nie pokręciłam, pan Jacek to jest osoba, która ofiarowała nam tą kostkę. Natomiast pan Andrzej to jest przyjaciel mojej Moniczki, który razem z tą Moniczką tą kostkę tu przytachał. I to nie jest tak, że ona przyjechała na paletach, załadowana gdzieś do busika pod nośnikiem. Oni tą kostkę we dwoje ładowali do dwukółki i zrobili tu nie jeden kurs, ale dwa kursy. I to wszystko tutaj sami wyładowali. Ja przyjechałam po południu, to ta kostka była tu już wypakowana. Dlatego po prostu nie wiem, jak dziękować i brakuje mi słów i bardzo mi głupio, że ja nie mogłam pomóc i w tym uczestniczyć, bo to ja powinnam tachać tą kostkę, a nie Monika razem z panem
Andrzejem, jeżeli nie pomyliłam pana Andrzeja z panem Jackiem. Także wielkie, wielkie podziękowania z naszej strony. A tak przy okazji tych podziękowań chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że każdy z was, moi drodzy, ma w swoim życiu takiego przyjaciela. Taką gumę też. Takiego przyjaciela, jakiego ja mam, którym jest moja Monia, ponieważ to właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest ciężko, kiedy nie wtedy, kiedy jest cudownie, kiedy wszystko mamy, tylko kiedy mamy troszeczkę pod górkę. Okazuje się, kto jest naszym przyjacielem, a kto nie. I mam nadzieję, że każdy z was ma w swoim życiu właśnie taką Monię. Moją Moniczkę. A to, moi kochani, jest kwiatek, którego dostałam od przyjaciółki. Piękny. I czeka na swoje miejsce. No jak go przywiozła, to mówi tak. No ja go wzięłam, dlatego że to są takie dwie głowy. Twoja głowa, Adriana głowa i te małe to wasze dziewczyny. Świetny. Pewnie jesteście ciekawi postępów prac na zewnątrz z tatą. No postępów dużych nie ma, ponieważ pogoda trochę nam stoi cały czas na drodze, ale coś tam sobie podziałaliśmy. Nie pokazywałam tego, ponieważ Adrian buchnął nam telefon do nagrywania i tu go muszę się pochwalić. Ja się pochwalę Adrianem, ponieważ Adrian oprócz tego, że no, ciężko pracuje, tą kwestię jeszcze dzisiaj bym chciała poruszyć odnośnie jednego komentarza, ale to troszeczkę później, to dodatkowo jeszcze skończył kurs instruktora nauki pływania. Wielkie gratulacje. I telefon był mu potrzebny, ponieważ nagrywał sobie filmiki instruktażowe. Także buchnął telefon, nie mogłam nagrywać pracy z tatą, ale telefon już wrócił. Wróciły też upały, także też nie nagrywam pracy z tatą, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. A co się zadziało? No więc mamy zrobiony już przód ganku dwa razy. Jest położona siatka i dwie warstwy kleju. I tak wiem, powinno być wymienione okno. Tu nie jest zrobione do końca przy oknie, ponieważ okna będą wymieniane i tata zostawił niedokończone obróbki przy oknach, ponieważ jak będą wymieniane, no to dopiero wtedy będziemy kończyć tutaj. I muszę lecieć na tył. Te dwie ściany oczywiście robiliśmy wcześniej, to pokazywałam. Na szczyt jeszcze czekamy. No zobaczcie, jak tu świeci słońce. Tu się nie da wystać. Wczoraj tatko położył dół. Dlatego tu jest jeszcze pianka. Jest nieprzytarte, ponieważ dopiero wczoraj był kładziony. Fura jest jeszcze do zrobienia. Ale tu mamy już na gotowo wykończone przy oknie, ponieważ to okno zostaje. Także tu już jest siatka, dwa razy klej. Nie wiem, czy przez to słońce to widać. Mam nadzieję, że tak, pod innym kątem postaram się pokazać. To są te dwa słupki, o których mówiłam, że zrobiliśmy je tak przy oknie. No, tam mamy rozstawione rusztowania, ponieważ będziemy sobie tam działać w dalszej kolejności. Ta ściana jest najgorsza przez tą ciasnotę tutaj. Naprawdę bardzo ciężko się tu pracuje. Mieliśmy problem, żeby ustawić w ogóle rusztowanie. Ale sobie z tatą trochę pokombinowaliśmy. Trochę małe, trochę duże, połączone dechy i wszystko, żeby było stabilnie, bezpiecznie. No i jakoś chyba damy radę, chociaż tata mówi, że jak skończy tą tylną ścianę, to tam jest sklep,
Mówi, idę kupić sobie browara i tego browara usiądę i tu zaraz wypiję. Myślę, że na tego jednego wyjątkowo mu pozwolę. Chociaż, no, jestem zagorzałą przeciwniczką alkoholu, ale jeden browarek z tak ciężką pracę to nawet tacie się nie należy. A skoro jesteśmy tak cały czas przy gadaniu i pokazywaniu, to muszę wam coś koniecznie pokazać. W moim ogródku, gdzie część rzeczy jeszcze się trzyma, część jest przywiędnięta, niestety, przez te upały. Ale ja pierwszy raz w życiu widziałam, widzieliście w ogóle kiedyś, żeby dynie rosły na drzewie? U mnie rosły. Ja miałam dynię, znaczy mam dynię, która rośnie jak magiczna fasolka. No teraz wam nie pokażę, jak rośnie, ponieważ ja wczoraj ratowałam drzewko od tej dyni, bo to drzewko już zaczynało marnieć. Słuchajcie, to. Było tu. I na tym drzewku były dyńki. Takie cuda to tylko w Kaleniu, słuchajcie. Ale oprócz tej dyni to jeszcze buraczki rosną. Trochę późno posadziłam, nie wiem czy wyrosną. Szczaw, słuchajcie, to już szósty raz odbija, także ja już mam w domku kupę słoiczków ze szczawiem i zupa jest przepyszna. Tada! Takie mam cudo, moja pierwsza w życiu dynia, niech rośnie. Tu następna miniaturka. Tak to oko cieszy, że szok. I nawet nie wiecie, ile miałam ogórków. Z tej jednej grządki, która tam już wyłysiała zupełnie, ale było tyle ogórków, że już nam się po prostu przejadły. A tu, moi drodzy, do domu zawiozłam już około 10 wielkich cukiń i mam kolejne. Ta-da! Raz. I się ukrywają. Zobaczcie, jakie duże. Muszę tu przyjść. Auć. I placuszki z cukinii. Mistrzostwo świata. I tu jeszcze następne. Także mój pierwszy w życiu ogródek. I takie cuda. A, pamiętacie naszą plantację pomidorów, gdzie zrobiliśmy tyle sadzonek, miliony sadzonek i nic z tego nie wyrosło? Coś tam wyrosło. Nawet ostatnio znalazłam pomidora. I teraz wiem na pewno, że to akurat to jest pomidor. I to jest pomidor. I to jest pomidor. A to wiem tylko dlatego, że tu leżały pomidorki. No, jest jeszcze rzodkiewka. Szczypiorek. Sałata. Tu też dynia. A reszta przekwitła. Przekwitła. Ale i tak cieszy oko. I wracam do dziewczyn, ponieważ chciałabym wam pokazać. Już ostatni raz pokazuję, spoko. Więcej nie będę pokazywać. Starczy tego pokazywania na dzisiaj. Chciałabym pokazać, czym się dzisiaj będę zajmować. Tradycyjnie robię to dzień w dzień. Dlatego, że ja uwielbiam to robić. Kto mi nie wierzy, ten niech uwierzy. Ja uwielbiam kosić. Ja wtedy tak odpływam
Jest to dla mnie taki relaks, pomijając już nawet te odciski na dłoniach. Uwielbiam kosić, uwielbiam widzieć ten efekt, gdzie mam wysoką trawę, a za chwilę się oglądam i jest pięknie, równiutko. Uwielbiam to robić. A propos tego uwielbiania koszenia, to najgorsze momenty, jak przyjeżdża ze mną tato, to jest jak jeszcze jedziemy samochodem, a on mi mówi: ale dzisiaj nie będziesz kosiła. A ja, słuchajcie, tu czuję, jakby normalnie gul skacze. Jak można mi zabronić kosić, jak ja to tak uwielbiam? Gdzie ten akumulatorek biedny trzyma tylko 40 minutek, więc jak przyjeżdżając tu można mi zabronić przez te 40 krótkich minutek sobie pokosić? No tato, jak? Więcej tego nie rób. A tak przy okazji koszenia, bo tak jak mówiłam, to będzie tylko 40 minutek, to wyciągnęłam w końcu prezent od taty. Pilarkę spalinową. Świetna jest i kolor świetny i w ogóle mam nadzieję, że będę miała co pokazać wieczorem. Nie będzie, że nie nagrywam, bo jadę na pogotowie. Nie, mam nadzieję, że sobie dam radę, chociaż czuję respekt. To nie jest tak, że sobie będę tym majtać i że fafarafa wzięła pilarkę pierwszy raz w życiu do ręki i zaraz tu będzie wielki drwal czy coś takiego. Nie, czuję respekt, naprawdę, będę to robiła ostrożnie, ale zamierzam się wziąć za tą stertę, żebym się dobrze nakierowała. Za tą stertę tam, bo tam mamy te drewno, które było pocięte z tych gałęzi, i tam są takie grube konary, to bym chciała sobie pociąć. No i trochę uszczuplić tych zapasów z tego wielkiego stosu ze stodoły. Żeby tego było mniej, a na pewno zimą się przyda. Także mam tutaj sprzęcior. Tatuś, mamuś, dziękuję, bo to od was. Fantastisz. Byłam dzisiaj po paliwko do niego. No i tu mamy do pojemniczek do mieszania. To jest do łańcucha. I tu mamy do paliwka mieszankę. Jak byłam po paliwko, nigdy nie lałam benzyny do takiego kanisterka i nie wiedziałam, czy na stacji to trzeba to zgłaszać, czy nie, czy można, czy nie można. Wiem, że jest tylko jakaś tam wywieszka, że musi być pojemnik za testem. Mówię, to się upewnię. No to podeszłam do pana i mówię, że chcę sobie nalać, żeby pokazać, że będę ciała. To mówię, do piły spalinowej benzyny, w sensie do karnistra, bo będzie mi potrzebny do piły spalinowej i ty mogę. A pan: no lepiej, żebyśmy nie wiedzieli. Dobra, to spalam, i mam. I teraz będę działać. Widzisz tą minę? Zgadnijcie czemu. To se nacięłam. Normalnie, jak prawdziwy drwal. Nawet tego ustrojstwa nie uruchomiłam. Nie wiem czemu. Nie wiem. Proste jak drut. Prościzna. Nawet tu jest instrukcja dla zimnego silnika, czyli przyciągnij dźwignię hamulca. Przyciągam dźwignię hamulca. Włącz. Włączam. Potem jest pociągnij dźwignię ssania. Ciągnę dźwignię ssania, aż pyknie. Pompeczka. Jest pompeczka. I co? I jak ciągnę? No teraz nie pociągnę, ponieważ trzymam telefon. To dupa. Także to ustrojstwo mnie nie lubi i nie działa. No. Ale wygląda ładnie. Ale wstyd! Ale wstyd!
ręce opadają. No to wstyd. Będę się działa. Tamtą stertą się zajmę. Się tak zajęłam, że kurczę, aż nie wiem co powiedzieć. Tutaj muszę poczekać na Adriana. No. I żeby nie było. Wszystko jest wlane. To nie tak, że próbowałam uruchomić i bez paliwa. Paliwo wymieszałam z tym, co trzeba. Tam jest też do smarowania łańcucha też wlane. Także i proporcje zrobiłam ok. Także nie wiem, czemu nie działa. Słyszliwe rzeczy martwych. A Adrian? Musisz przyjechać do kalenia, uruchomić mi moją pilarkę, żebym miała drugie ulubione urządzonko obok mojej wykaszarki. Oczywiście kosiłam. No bo jakby to nie było. Kosiłam. No a z racji tego, że sobie nie potnę, to mam tu wiadreczka i lecę po owoce czarnego bzu, bo już są pięknie dojrzałe i się nadają do zbierania. No to jesteśmy. Dziewczyny są. Wymyśliłam sobie na nie taki myk. Tada. Żebym miała wolne ręce, to dziewczyny są przy pasie i przy mnie. I oby były grzeczne i nie wciągnęły mnie do tego lasku. Owoce są już piękne i dojrzałe. I będzie z nich przepyszny soczek na zimę, jak znalazł. Chociaż, słuchajcie, wszystko z głową, naprawdę. Wiadomo, że sok z czarnego bzu, właściwości prozdrowotne, genialne, odporność te rzeczy. Wszyscy, co sobie robią, to wiedzą, albo kupują w aptece, bo można kupić. Też taki prawdziwy. Natomiast naprawdę z głową. My w domu mieliśmy przykład, jak można zrobić to tak bez głowy. I ten przykład dał nam nie kto inny, jak nasz tatko. A mianowicie, w zeszłym roku też stąd zbierałam owoce czarnego bzu. Wyszedł przepyszny sok. I co? Tu trzeba zaznaczyć, że tata jest osobą niezwykle oszczędną, że tak to nazwę, i wszystkiego mu szkoda, żeby tylko się nie zmarnowało. No i co? I jak był gotowany sok i był już przesadzany, to na dnie zostało trochę soku z takim osadem. No i tacie było szkoda to wylać. I co zrobił? Wypił to. I jaki był efekt? W domu było pogotowie. No zatruł się. Także pamiętajcie, nawet jeżeli coś ma właściwości prozdrowotne, jak najbardziej z głową, tato, z głową. I o. Także na raz i myślę, że i jeszcze nie na raz, tylko na więcej, bo owoców jest mnóstwo. Tam jest jeszcze jedno drzewko i jeszcze jedno mamy przy samym domku, tak jak się wchodzi do sadu. No to dziewczyny sobie wąchają, a ja zbieram. Chwila, moment, wiadereczka zebrane czekają sobie tam, bo my sobie tu przyszłyśmy na spacer na chwilkę. Tam gdzieś są moje dziewczyny, piękne. I mają frajdę tu niesamowitą. Ale jest teraz przyjemnie. Tak się chłodno fajnie zrobiło. Po takim upalnym dniu. To normalnie rewelacja. Chodźcie dziewczyny, idziemy pokazać nasze wiaderka. Zuma, Maja, idziemy. Chodźcie. Patent się sprawdza, że ja dopiero teraz na to wpadłam, to kurczaki. Idziemy? Miałyśmy oczywiście mały wypadek, bo jak stwierdziłyśmy, że pójdziemy na spacer,
No to tak sobie ruszyłyśmy na ten spacer, że wiaderka nam się wysypały, także mamy trochę owoców czarnego bzu z sianem. No co to? Trzy wiaderka są? Są. Tam na górze są świetne kiście, ale nie sięgnę. No a tutaj na dole już są takie troszeczkę przyschnięte. Niektóre jeszcze troszkę niedojrzałe, a tam czarne, piękne. No, zwierzątka skorzystają. My mamy i tak wystarczająco dużo. Tak, dziewczyny? No dobra, muszę sobie zwolnić teraz rękę, żeby zabrać wiaderka, więc pożegnam was na tą chwilę. I tak, stwierdziliśmy, że jednak damy radę iść, nieść i jeszcze wam pokazać. Ja już ze swoim koszeniem doszłam tutaj. Tu się pozbyłam pokrzyw takich do pasa, dzięki czemu jest wejście do lasku, ale w lasku dalej są pokrzywy do pasa, także tam też będę musiała sobie wejść. To są te nieszczęsne, dzikie maliny bądź jeżyny. No jest taki gąszcz, że przejść się przez to nie da. Ściana się zrobiła, dosłownie. Ale najgorsze jest to, że one się plenią po całej tutaj łące. Doszły nawet tam na sam koniec do linii sadu. Tam z nimi walczę, wykosiłam je, ale cały czas muszę... No patrzcie, wszędzie. Cały czas muszę poprawiać, ponieważ odrastają strasznie szybko. Tu znalazłam fajną miejscóweczkę i też się do niej przebijam. Oczywiście też przez... Chodź Majeczka! Też przez jeżyny. I to jest ten moment na działce, na łące, który już muszę poprawiać. Tu na wprost, przepraszam, że tak trzęsę, ale niosę trzy wiaderka i mam jeszcze psiaki wokół pasa, także jeszcze trzymam kamerę. No ale co? Kobieta potrafi, nie? Tutaj na wprost, o. Ten ładnie wykoszony pasek, który się ciągnie tam do sadku, to już jest moment, który poprawiam. Czyli odstawię wiaderka. Czyli. Tam za mną doszłam sobie do lasku. Po prawej stronie robiłam przejście do naszej ścieżki spacerowej. Ale się obejrzałam za siebie i mówię, kurczę, jak ja sobie będę kosiła tam te wysokie trawy, które jeszcze mi zostały, no to tutaj już mi odrasta to coś, co się tak ciężko kosi. Więc sobie wróciłam tutaj, ponieważ dopóki jest takie młodziutkie, niziutkie, to kosi się fajnie. Jest różnica, nie? Wiem, gadam jak świr. Jestem świr od wykaszarki. Przyznaję się bez bicia. Ja kocham kości. A co więcej, tak jak niektórzy mogą mówić o zwierzakach, chociaż ja też. No to złe. O dzieciach. No, auciu, komary. To ja tak mogę mówić o koszeniu. I przyznaję się bez bicia, że kocham to robić. Adrian zresztą zawsze powtarza, tylko te trawsko, ale komary grzyzną, tylko te trawsko ci w głowie. No tak, Adrian, tak. Powoli zaczyna się ściemniać, więc wypadałoby się pożegnać. Miałam dzisiaj poruszyć jeszcze jedną kwestię. Mówiłam o tym na samym początku, jak się z wami przywitałam. Jest to kwestia jednego komentarza, który ukazał się w dniu dzisiejszym. Jest to komentarz Irundila. Miałam go przeczytać, ale stwierdziłam, że nie. Nie będę go odczytywać, bo i po co. Ten komentarz zepsuł mi cały dzień. Uderza bardzo niefajnie w osobę, którą bardzo kocham. I chciałam przede wszystkim zaznaczyć jedną
najważniejszą rzecz. To siedlisko jest nasze. To nie jest siedlisko moje, to nie jest siedlisko Adriana. Więc jeżeli coś jest rozgrzebane, tak jak jest napisane w tym komentarzu, coś jest zaczęte i nieskończone, to nie jest zaczęte i nieskończone przez Adriana, tylko jest zaczęte i nieskończone przez nas obydwoje. To, że pracuje tutaj mój tata, to jest tylko i wyłącznie jego dobra wola i chęć. I to nie jest tak, że tata pracuje tu, żeby Adrian mógł sobie robić szesnastki, tylko to, że tata chce pomóc i jest fachowcem. Także nawet gdyby był tu Adrian, to nie zrobiłby tego, co robi mój tata. Obydwoje jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni. Co więcej, chciałabym zaznaczyć, że to, że tata tutaj jest, sprawia mu ogromną radość. Na jego twarzy widać uśmiech. Tata nie myśli o chorobie, o tym, co przeszedł. Także bardzo bym prosiła, że jeżeli ktoś chce uderzyć w Adriana bądź we mnie, proszę nie tykać mojego taty, bo jest to naprawdę niefajne. Nawet jeżeli komentarz jest napisane na zasadzie bardzo ci, Sylwia, współczuję, jest mi cię szkoda, no nie trzeba mnie żałować, ponieważ jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwa z Adrianem, jestem szczęśliwa, że mamy to miejsce, jestem szczęśliwa, że pracuje tutaj z nami mój tata, więc tu nie ma czego żałować, ani kogo żałować. I podstawowa rzecz, zarzucanie komuś, że spełnia swoje marzenia, że po to pracuje, żeby je spełniać. No ludzie, no po to pracujemy, żeby spełniać swoje marzenia. Jeżeli ktoś przez całe życie marzył o kabriolecie, to niech sobie kupi ten kabriolet. A już wypominanie kabrioletu, samochodu, który kosztuje 4000, ludzie, to już jest perkusja. To nie jest perkusja z salonu, z wystawy, ze sklepu muzycznego. To jest perkusja kupiona z drugiej ręki za parę groszy. Telefon. Po to pracujemy, żeby spełniać swoje marzenia. Żeby ta praca, efekty tej pracy wywoływały u nas uśmiech, a nie po to, żeby tyrać. Owszem, są tu potrzebne pieniążki, ale to wszystko sobie rozłożymy w czasie. Nie po to kupiliśmy to siedlisko, żeby stać się jego niewolnikami. Więc nie rozumiem tego komentarza i dlatego też go nie odczytałam całego, bo wystarczająco zepsuł mi już dzisiaj dzień. Także co chciałam powiedzieć, to powiedziałam i mimo wszystko pozdrawiam. I mam nadzieję, że kochani, wypada się pożegnać. Dziękuję, że z nami byliście, że wytrzymaliście moje gadulstwo, moje niespełnione plany, że tak powiem. Tutaj mówię o Pilarce oczywiście, o której wstyd wspominać jeszcze na sam koniec, ale co tam? Jak przyjdzie Adrian, to uruchomi i będę mogła sobie użytkować w końcu, może coś robię faktycznie źle. Dziękuję, że ze mną byliście, z Zumą, z Mają. Kicuny sobie biegają po domu. Dzisiaj ich nie pokazywałam, ale to bardziej się stęsknicie. Są cudowne, wszystkie trzy. I na sam koniec życzę wam dobrej nocy.